Jak się tego nauczysz, to potem możesz być rekinem przodowym. Co to są za jakieś głupie słupki tu? Chłopie, zrozum, na tym właśnie polega ten cały knif tym. To na razie. Ciao. Izraelu są szekle. No kto by pomyślał? Ercie, każeś ty nie zniknął. Dziąg dla ciebie bardzo dużo różnych walut. Karlikowo, wyście są staroheksa i oszustka. Co? Te wasze marki, to wiecie, jak wy się możecie... Ty! No. No. Ercie, to bajno taką próba, wiesz? Próba. Ja próba biznesowo. Teraz, kiedy ja wiem, żeś ty jest taki prawdziwy, wielki... Uczciwy biznesmen przodowy. No to dobra, to oddawajcie mi moje pieniądze. Ja ci to inaczej łączę. Nie, Karlikowo, wy nic nie kombinujcie, wy po prostu mi dawajcie moje pieniądze. Bercik, słuchaj, ja po promocyjnej cenie sprzedam ci bardzo dużo walut, wiesz? Bo moja wnuczka to jeździ po całym świecie i z każdego kraju przysyła mi waluty. No dobra, to co tam macie? No to wiele mi dosz za funta angielskiego. Angielski funt? Ja? Co wy myślicie, że się zajdą nabrać, to na pewno zaś jest jakiś knip angielskiego, a to jest w Anglii, ta w Europie. Anglia jest w Europie, ja, i to jest angielski funt. Anglia jest w Europie, ja? I wy myślicie, że jest taki ciemny, jak funt presowy, że ja nie wiem, że w Europie się płaci eurami. W Anglii się płaci funtami. Funtami, do prawdy? Do prawdy. To dobra, w porządku, przecież nie będziemy tu na drodze pertraktować, puśćcie. Ale już ja mam sposób na to, żeby to sprawdzić. Wiecie, o, puśćcie. No. W porządku, Karlikowo? Jerzek się skłonny zgodzić, że w Anglii się jeszcze sprzedawa za funty. A tutaj stoi, że jeden funt kosztuje około 6 zł. A wy za tego funta wiele chcecie? Złotówka. Naprawdę, złotówka za funta? Ale jest to prawdziwy, bo jak jest prawdziwy, to na nim musi stoić napisane pound, bo pound to jest po ich niemu funt. No to się przeczytaj, no! No pound jak byk. I to wy wiele to chcecie za tego pounda? Złotówka. Karlikowo, bocie. Karlikowo, interesy z wami to jest czysto w ciemno. Bez takich. Karlikowo, a wy nie macie przypadkiem więcej tych poundów? Ja mam. Sam już stówa. Nie, nie. 100 funtów. Ja. To wiele za to chcecie? 100? Wiele? 100 złotych. No. Ja nie 100 złotych. Karlikowo, czym cię ino? Czekaj ci ino. Chwila. Andzia, słuchaj, jest taka sprawa. Poczekaj. Czekaj, słuchaj, jak mam na jednym funcie zarobił 5 zł, to jak sprzedawał 100 funtów, to jest, no pomóż mi, Jeronie, ja cię urada proszę, no wyłączyła, no. 500 zł. Co? Jak na jednym funcie zarobisz 5 zł, to za 100 to będzie razy 100, czyli 500, nie? A co by mi to tak Karlikowo, panie, chce się sprzedać, co? Berciku, kochana, co to ją do trumny to zabiera, nie? Gdyż jak ja już mam takiego rekina finansowego za sąsiada, to lepiej z nim dobrze żyć, nie? Oj, Bercik, ja nie wiedziała, żeś ty jest taki mocny w finansach, wiesz co? Ja się ciebie zaczynam bać. Proszę. Co to ma być? To jest utarg i to z jednego dnia. Co? Tak, a ty zatrudniasz jakichś warszawioków. A tu proszę bardzo, uhandlował, że za 300 zł, że kupił 101 funtów i 1000 dolarów. Bardzo proszę. No przecież ja ci gadała, że marki... A marki to było ino na podpucha. To jest prawdziwa waluta. Patrz. Dolar stoi po 3 zł. Po 3 zł, czyli razy 1000, to mamy 3000 zł. Tu mamy funt stoi po 6, to jest 606 zł. Za jedne 300 zł, że kupią, że zarobił 3606 zł. I niech mi tu ktoś powie, że Hubert Dworniok, Korfantego, Czynoście, Mieszkania 6, nie jest rekinem światowej finansjery. Jeden moment, Bercik. To jest 100 funtów, nie? Tak, to jest 100 funtów. Ino, nie brytyjskich, a libańskich, rozumiesz? Nie, pokaż mi to, ino.
To chyba może karlikowy, bo ona mi to kiedyś pokazywała, nie? Libański, nie libański, funt jest funt. Zaraz, chwila. Nie, różnica jest taka, że brytyjski kosztuje 6 zł, a libański, rozumiesz, czekaj, inaczej, za 1 zł dostaniesz 540 funtów libańskich, czyli to jest, Bercik, warte jakieś 20 groszy, rozumiesz? Co ty fądzisz, jak 20 groszy, jak 1 funt jest warty 6 zł? Ja. Mhm. Ale brytyjski! Właśnie, nie libański, wiesz? Jasne, no, ale, ten jest chyba dobry, nie? No ten akurat jest dobry. No, no to ile jest warty? 6 zł. 6 zł, a wiesz za wiele jego kupią? No. Za 1 zł, ale durno, tak karlikowo, słaby dekiel na stary. A co to ma być? A to jest $1000, moja kochano, 3000 zł. Bercik, nie dolarów. A tolarów. Właśnie, no dolarów czy tolarów, ta durna karlikowo się wyobraziła, ona mi to sprzedała za 200 zł, bo już więcej nie miał, a to warte 3000 zł. Nie, nie. 3000. Nie, nie, nie. To jest, podziwiaj się, co tu jest napisane, widzisz? No. Banka Słowenii, to jest 1000 tolarów słoweńskich, popatrz. Tolar, waluta, która nie istnieje od stycznia tego roku, rozumiesz? Nie istnieje, nie ma, a nawet jakby istniała, to byś za 1 euro dostał, rozumiesz, 240 takich tolarów. Nie, to masz 4 euro, góra, no gdzie? No. Przestań. Że ja? Rekin finansowy, ty się dobry. Ty się jest model, ty wiesz co w takim razie to znaczy, że to jest warte 4 euro, a 4 euro to jest 16 zł. No. Plus te 20, coś tam, tam 20 groszy, weź ty zarobił 22 zł i 20 groszy. Tylko tak dali, Bercik, no. Tylko tak dalej, wiesz? Tyś chciał dorównać, kociku, a nie lepiej się dorównać Zbyszkowi i Ernestowi, ale trudno. Łatwo przyszło, łatwo poszło, nie ma. Zaraz. Tyś chciał dorównać Zbyszkowi, albo mnie, Bercik, ciebie do Zbyszka tyle brakuje, hobby jak Sosnowcowi do Katowic, rozumiesz? Wziąć, udać 300 zł na walutę, która nie istnieje. No naprawdę, prawda. To jest legalne, panowie, no wszystko jest legalne. Oto jest mój szef, pan Ernest. No? Zbyszek, ale co? No, pan Ernest. Jest pan aresztowany za nielegalny obrót walutą. Będzie to pana sporo kosztowało. Tak, moim zdaniem jakiś okrągły milion. O co chodzi? Halo! Panowie, przepraszam, przepraszam. To jest jakaś pomyłka, ej! Co się dzieje? Jedziemy! Andzia! Ja protestuję! Ratunek! Ernest, jak ten twój laptop? Zostaw tego laptopa, zanim one go wypuszczą, to już baterie siedną. Haha, Jezus Maria! Milion, skąd brój brat ma wziąć milion? Oj, Andzia, się nic nie przejmuj, no. Wpłaci kaucję 100 tysięcy złotych i go wypuszczą. A skąd ty wiesz, że 100 tysięcy? Andzia, bo mnie dali mandat i musiałem zapłacić 500 zł, ale mnie wypuści. Czekaj, pójdź na zmieniu. To ile by to będzie na dzień dobry kosztowało? 100 tysięcy? No nie ma to tamto. A tyś zapłacił 500 zł, ja? A daj spokój, jeszcze ty kurde. Jasny gwit, a jo ino stracił 300 zł, a wy taką kasa w te plecy. Jasny gwit, Zbyszek, i powiedz, kto tu jest rekinem światowej finansjery? No nie ma to tamto. O, Zbyszek, pamiętaj, że Gorol nigdy nie dorównał Hanesowi. I nie ma to tamto.